Zobaczcie, co on mówi, że w Polsce około 300 agentów jest, proszę Państwa, 300 agentów. No i co ty na to? Tak. I tak przestaje gadać, a to zaczyna gadać, wiesz. Sytuacji jest trwa, bo tam jest tylko od 7 do 9% według różnych szacunków w tej mniejszości. Panie profesorze, ale ja mam takie wrażenie, że oczywiście to, że ten obszar poradziecki jest penetrowany i on jest w ścisłej takiej strefie zainteresowań Kremla, to jest dosyć oczywiste, bo oni tu po prostu mieszkają. To autorka to zręcznie określiła, w uścisku Kremla. No więc właśnie, są w takim uścisku. Kremla szczęśliwie już nie tak silnym uścisku, jak było to przed 89 rokiem. Także dużo udało się zmienić, ale z całą pewnością to jest groźne i musimy mieć tego świadomość. Ale mam wrażenie, że aspiracje rosyjskiego wywiadu, rosyjskich służb i polityki Kremla sięgają znacznie dalej. Przykłady takie jak taka próba wzburzenia części rosyjskojęzycznych Niemców. Przypomnę, słynna sprawa rzekomego gwałtu na dziewczynce dokonanego rzekomo przez imigrantów. To było jak w Radiu Jerewan. Jak okazało się, że absolutnie nic się nie zgadza, ale zgrzyt dyplomatyczny był, emocje na ulicach były ogromne, demonstracje były ogromne. Wmieszanie się w amerykańskie wybory, no to już była potwarz dla Stanów Zjednoczonych. A teraz słyszymy z ust koordynatora amerykańskich służb wywiadowczych, że Rosja kontynuuje takie ataki w cyberprzestrzeni. I Dan Coates, bo o nim mówię, przewiduje, że celem rosyjskiej ofensywy w cyberprzestrzeni staną się tegoroczne wybory do kongresu. To jest naprawdę takie imperium cybernetycznego zła? Tak, oczywiście są dwa aspekty tego zła. Pierwsze zło to jest takie, że jest przestrzeń cybernetyczna bardzo ostro kontrolowana. Tam w Petersburgu, w dzielnicy Olgino, znajduje się grupa zawodowych trollów, którzy otrzymują wynagrodzenie, pracują w systemie 12-godzinnym. Świetnie wykształceni. Świetnie wykształceni, mają taką normę, że użyję tego słowa, 100 wpisów w ciągu 24 godzin. To jest wszystko sponsorowane przez państwo. Natomiast drugi aspekt tej walki w cyberprzestrzeni, walki medialnej, to są treści, które są przekazywane i to są również służby specjalne, bo nam służby specjalne w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa kojarzą się z agenturą, że ktoś tam nam przekazuje informacje, że prowadzimy agent, ale to jest tylko jedna strona. To jest ta starsza, taki starszy typ. Natomiast służby specjalne, w tym również i amerykańskie i innych państw, prowadzą tak zwane działania pozainformacyjne. One są wpisane w konstytucję, że użyję tego słowa, każdej służby specjalnej, ale te działania pozainformacyjne oznaczają wpływanie na rzeczywistość w innych państwach, na politykę, na opinię społeczną, na rzeczywistość medialną. Nie było się przez media społecznościowe, gdzie owi trolle, chodzi o to, żeby podkopać zaufanie do instytucji państwowych namieszać, jak najwięcej namieszać w głowach. Zresztą Rosjanie bardzo mądrze prowadzą politykę w tej przestrzeni internetowej. Po 12 roku Kreml zorientował się, że nie wystarczy wrzucać do sieci informacji prorządowych, tylko należy tworzyć własne grupy dyskusyjne. Oni dobrze zdiagnozowali internet, że tam zaczynają się dyskusje od spraw kulinarnych, od spraw turystycznych i krok po kroku tworzy się grupa społecznościowa i kiedy nawiąże się pewien stosunek taki przyjacielsko-intymny w ramach tej grupy, to już wtedy można delikatnie oczywiście sądzi. Zresztą robią to naprawdę bardzo dobrze i w mojej ocenie profesjonalnie. Panie profesorze, na co my jesteśmy tak zupełnie bezbronni? Bo ja mam wrażenie, że otrzeźwienie przyszło bardzo późno, dopiero po tym, co wyszło na jaw w Stanach Zjednoczonych, po tym ataku rosyjskim, wpływie na wybory. Mamy NATO, mamy Unię Europejską, te wszystkie struktury w ostatnich miesiącach dopiero tworzą takie struktury dowodzenia, jednostki, które mają przeciwdziałać. Jest zespół choćby w Unii Europejskiej do spraw rosyjskiej propagandy, który liczy kilkanaście osób. To jest nic w porównaniu z jedną formą kontroli.
państwa demokratyczne. W Rosji administracja, rząd powie i tak ma być. Ta procedura autoryzowania czegokolwiek przez Dumę jest procedurą fikcyjną. Tak ma być, bo jak nie, to więc wiesz. Pojadą do Londynu, otrują. Pod uwagę też skuteczność propagandy rosyjskiej kierowanej do społeczeństw zachodnich. Tak ma być. Bardzo prorosyjska jest na przykład Francja. Tradycyjnie. Bardzo są prorosyjskie, wszystkie antysystemowe, mówiące o tym, że Unia Europejska jest strukturą anachroniczną, niedemokratyczną i tak dalej. To jest wszystko, mówiąc kolokwialnie, woda na młyn Federacji Wręcz takie działania jak finansowanie ruchu Marine Le Pen, prawda, w Francji. Tak, oczywiście, pożyczanie RT, wcześniejsza stacja telewizyjna Russia Today już chyba w 7 czy w 8 językach prowadzi audycję. I na to idą miliony dolarów, to nie ma co ukrywać. Nie ma, mam wrażenie, że tam nie ma ograniczeń, biorąc pod uwagę, no przepraszam, że to powiem, ale ci pracownicy TVN24 to są profesjonaliści, oni wiedzą co mają robić. Oni to robią dobrze. Jest to oczywiście wbrew naszym interesom, ale robią to profesjonalnie. Panie profesorze, zaczęliśmy od wyborów. Profesjonalnie. A propos wyborów, proszę zwrócić uwagę na pewną symbolikę wyborów. Wybory miały się odbyć 15 marca, żeby odczuć powrót Krymu. Nikt nie widział. Tak, to właśnie, że to federacja nie złapał. Panie profesorze, aleluja. Sądzi pan, że coś się zmieni w jego polityce? Nie, ja myślę, że on będzie kontynuował ten kurs. Ja nie wiem, nie mamy pojęcia, jak on ocenia swój stan zdrowia w sensie fizycznym, ale biorąc pod uwagę, że jest fanem sportu i prowadzi bardzo higieniczny tryb życia, to ja myślę, że on jednak myśli o kolejnej jeszcze kadencji. Bo szanowni państwo i szanowni panie redaktorze, w tym systemie, który stworzył Putin, to on musi zakładać, że w przypadku, kiedy odda władzę, to następca może przyjść i w stylu rosyjskim go aresztować i zatrzymać. On się tego boi. Były takie pogłoski, że on chciał, wahał się po pierwszej kadencji, czy startować w wyborach, czy nie, ale przekonano go jednak, żeby... Bo to jest czasami tak, że walka o władzę to jest też walka o swoista walka o życie, tak? O przetrwanie w tej niełatwej rzeczywistości. Bardzo dziękuję. Przypomnę państwu, że... No przecież ma ogromny schron, mówią. Że ma ogromny ten... Bezpieczeństwo. Jak on nie będzie prezydentem, to on to wszystko traci. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Pierwsze, po drugie. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, napuram zatoki hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zabiera składniki wpływające na komfort oddychania. Wspierające odporność i najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych. Witam zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Mamy okres grypy i przeziębienia.
Rozmawiamy z doktor Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? O Boże! CMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów pani choroby. Doktor CMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów. Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutina CMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Medyczna Rutina CMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Nie wiem, dziecko, naprawdę nie wiem. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 21. Czas na informację dnia. Nic innego nie będzie. Jest szansa na porozumienie z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, mówi szef Komisji Europejskiej. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami uzyskał dostęp do archiwów Komisji do Spraw Zbrodni Wojennych, ONZ. Nie będzie odszkodowań za reformę OFE przeprowadzoną przez poprzedni rząd. Jest wyrok sądu w tej sprawie. Maja Borkowska, zapraszam. Jest szansa na porozumienie z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Tak mówił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker na konferencji w Brukseli. Jean-Claude Juncker mówił, że prowadzony jest dialog, a Bruksela i Warszawa są w stałym kontakcie. Jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze stanowisko przesunie się w kierunku stanowiska Polski. Wcześniej nadzieję na porozumienie i na zmianę stanowiska Polski wyrażał też wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans, który mówił, że po zmianie rządu zmieniły się relacje Brukseli z Warszawą. Komisja zakwestionowała reformę wymiaru sprawiedliwości pod koniec grudnia. Uznała, że jest ona zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Uruchomiła wtedy procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Rząd w Warszawie odbierał zarzuty i mówił, że reformy sądownictwa są konieczne i zgodne z europejskimi standardami. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A więcej na ten temat niebawem w magazynie Północ-Południe. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego uzyskał dostęp do odtajnionych materiałów Komisji do Spraw Zbrodni Wojennych. ONZ zawierają one m.in. raporty rządu emigracyjnego w Londynie, alarmujące aliantów o eksterminacji Żydów i Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych. Zdaniem minister kultury Magdaleny Gawin dokumenty potwierdzają wiedzę państw zachodnich na temat tego, co działo się na terenie okupowanej Polski. Natomiast raporty te przede wszystkim pokazują ogromny wkład Polski i Polaków w powstanie Komisji do Spraw Zbrodni, której materiały gromadzone m.in. dzięki Polsce stały się potem podstawą do oskarżeń w procesach norymberskich. Wicedyrektor Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego, dr Wojciech Kozłowski, powiedział, że materiały archiwalne będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Będziemy pracować nad tym, żeby możliwie szybko także i w Warszawie można było w czytelni Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami do tych dokumentów mieć wgląd i je móc badać. Archiwa Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zbrodni Wojennych zostały odtajnione wiosną ubiegłego roku. Zawierają 450 tysięcy stron dokumentów opisujących zbrodnie dokonane przez państwa osi w czasie II wojny światowej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nie będzie odszkodowań za reformę OFE. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew zbiorowy przeciwko ministrowi pracy, ZUS i kilku towarzystwom emerytalnym. Chodziło o reformę funduszy emerytalnych przeprowadzoną w 2014 roku. Wyrok jest nieprawomocny, adwokat grupy rozważa apelację. Pod pozwem zbiorowym podpisało się ponad 50 osób. Domagali się oni od Skarbu Państwa odszkodowań za bezprawne, ich zdaniem, przekazanie części składek z OFE do ZUS. I choć sąd w jakiejś części rację przyszłym emerytom przyznał, jak tłumaczył sędzia Rafał Wagner, kluczowy w tej sprawie był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, który reformę OFE uznał za zgodną z konstytucją. Powód słusznie podnosił, że zostało naruszone zaufanie obywateli do państwa, że zostały zmienione zasady w trakcie realizacji tej umowy społecznej. Jednakże podzielenie tych zarzutów
nie było wystarczające do uwzględnienia powództwa. Adwokat grupy mecenas Paweł Kowalczyk nie wyklucza apelacji, ale w porozumieniu ze wszystkimi członkami grupy. Moim zdaniem było pole do tego, żeby dokonać innej wykładni niż to sąd przeprowadził. Najpierw adwokat chce się jednak zapoznać z pisemnym uzasadnieniem tego wyroku, choć jak dodał, w tym przypadku istnieje możliwość apelowania w kontekście ewentualnego późniejszego zwrócenia się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Przedstawiciel OBWE Martin Sajdik uważa, że jest za wcześnie, by mówić o wprowadzeniu do Donbasu sił pokojowych ONZ. Dziś w Mińsku odbyło się spotkanie grupy kontaktowej do spraw uregulowania sytuacji w Donbasie na Ukrainie. Gazeta internetowa Nowiny informuje, że Martin Sajdik krytycznie ocenił propozycję skorygowania mińskich porozumień pokojowych. Chodzi o możliwość wprowadzenia błękitnych hełmów do Donbasu. Ja myślę, że mińskie porozumienia są bardzo silne i stabilne. Sądzę, że celem tej misji powinna być właśnie realizacja mińskich porozumień, powiedział Sajdik. Tymczasem minister obrony Białorusi powiedział, że jego kraj jest gotowy wysłać swoje siły pokojowe do Donbasu. Generał Andrzej Rołkow zaznaczył, że do tego potrzebna byłaby m.in. decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ i zgoda władz Ukrainy. Mińskie media informowały wcześniej, że żołnierze z Białorusi mogliby być częścią kontyngentu sił pokojowych w Donbasie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I jeszcze prognoza pogody. W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie duże z okresowymi opadami śniegu, w centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnie śnieg. Na północnym zachodzie i krańcach zachodnich zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i bez opadów. Lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 8 do minus 3 stopni. Na północy i zachodzie lokalnie spadek temperatury do minus 10. Jutro w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie duże i miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od minus 3 stopni na północnym wschodzie, około zera w centrum, do 3 na zachodzie. Nad morzem porywisty wiatr. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 21. Jakub Kukla, dobry wieczór. Zapraszam na wieczorne wydania magazynu Północ Południe. W programie m.in. porozumienie między Polską a Brukselą w sprawie reformy sądownictwa coraz bardziej prawdopodobne, zapewnia szef Komisji Europejskiej. Jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze stanowisko przesunie się w kierunku stanowiska Polski. Władysław Frasyniuk zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Jeśli ktoś łamie prawo, powinien ponosić konsekwencje. Główny Urząd Statystyczny publikuje wstępne dane o PKB za czwarty kwartał zeszłego roku. 2018 rok przyniesie... I Frasyniuk, Zwariował. Koordynacja działań na wypadek wojny. Sojusz Północnoatlantycki reformuje strukturę dowodzenia. To jest bardzo dobra decyzja, dlatego że on wzmacnia NATO po wielu latach wycofywania się z rozwoju. Katolicy rozpoczynają czas pokuty i duchowego przygotowania do Wielkanocy. Sioda Popielcowa szczególnie ma nas wprowadzić w tajemnicę właśnie obecności Boga. Jest środa, 14 dzień lutego. Zapraszam na podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24. Północ, południe. Komisja Europejska przygotowuje regulacje dotyczące powiązania wypłaty unijnych funduszy z praworządnością. Potwierdził to na konferencji w Brukseli komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. Ostateczna decyzja będzie należeć do unijnych krajów i ich przywódców. Dziś komisja opublikowała dokument dotyczący założeń nowego budżetu wspólnoty po roku 2020. Oettinger powiedział, że w tej sprawie rozmawia z przedstawicielami unijnych krajów. Słuchamy różnych opinii państw członkowskich i równocześnie pracujemy z prawnikami w komisji, by zaproponować różne wersje legislacji. Chcemy przedstawić cały budżet Komisji Europejskiej i potem 2 maja ogłosić go, a następnie przekazać unijnym państwom i Parlamentowi Europejskiemu. Dokument opublikowany dziś przez Komisję omówią w przyszły piątek europejscy przywódcy na nieformalnym szczycie w Brukseli. To przymiarki do trudnych negocjacji w sprawie przyszłego 7-letniego budżetu po roku 2020. Rozpoczną się one oficjalnie 2 maja, kiedy Komisja Europejska opublikuje projekt budżetu z konkretnymi liczbami i zasadami dotyczącymi wypłaty funduszy.
Tymczasem szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że jest szansa na porozumienie z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach Beata Błomecka. Jean-Claude Juncker mówił, że prowadzony jest dialog, a Bruksela i Warszawa są w stałym kontakcie. Jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze stanowisko przesunie się w kierunku stanowiska Polski. Wcześniej nadzieję na porozumienie i na zmianę stanowiska Polski wyrażał też wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans, który mówił, że po zmianie rządu zmieniły się relacje Brukseli z Warszawą. Komisja zakwestionowała reformę wymiaru sprawiedliwości pod koniec grudnia. Uznała, że jest ona zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Uruchomiła wtedy procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Rząd w Warszawie odbierał zarzuty i mówił, że reformy sądownictwa są konieczne i zgodne z europejskimi standardami. Od ubiegłego tygodnia prawnicy z Polski i z Komisji Europejskiej rozmawiają na ten temat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do relacji polsko-unijnych wrócimy w drugiej części programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A tymczasem zmieniamy temat. Władysław Frasyniuk usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności osobistej dwóch policjantów na służbie. Po 6 rano były opozycjonista został zatrzymany przez policję we Wrocławiu i dowieziony do prokuratury. Wcześniej 12 stycznia i 1 lutego mimo wezwania nie stawił się na przesłuchanie. Dziś, po tym jak został doprowadzony i przesłuchany w prokuraturze w Oleśnicy, zwolniono go do domu. Platforma Obywatelska i Nowoczesna zaprotestowały przeciwko sposobowi zatrzymania opozycjonisty z czasów PRL. W ocenie szefa PO Grzegorza Schetyny użyto nieadekwatnych środków w stosunku do stawianych zarzutów. Jak mówił podczas konferencji prasowej lider PO, Władysław Frasyniuk jest obywatelem jak każdy inny, ale według Grzegorza Schetyny prokuratura mogła zastosować inne środki, żeby go przesłuchać. Bardzo wyraźnie tłumaczył, dlaczego nie chce zgodzić się na przesłuchanie w taki sposób i w tej sprawie. I prokurator powinien to uszanować lub w inny sposób przeprowadzić z nim rozmowę, ale nie wykorzystując policję i kajdanki, no bo przecież to jest coś kompletnie absurdalnego. Wstydzę się za te zachowania. Prokuratura ma wiele możliwości, żeby doprowadzić do rozmowy. Prawda? Z wiele innych możliwości. Zarzuty. Na pewno taką metodą nie jest wyciąganie z domu o 6 rano. Zatrzymanie Władysława Frasyniuka skrytykowała też przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. W państwie PiS o godzinie 6 rano wyprowadza się skutego w kajdanki bohatera walki o niepodległość na przykładzie dzisiejszych wydarzeń i tych zdarzeń, do których doprowadziły. Po prostu zwykła głupota, nie? Brak szacunku na człowieka. I co oni będą tłumaczyć, że on jest taki jaki z ludu? Każdy równy, to nie o to chodzi. Chodzi o ogólnie do człowieka szacunek. Że wymiar sprawiedliwości działa niezależnie od rządzących. My jako ministrowie... Że świadkowie Jehowy są czyści, bo nie angażują się. Takie prymitywizmy. To dopiero by było wtedy, kiedy można było powiedzieć, że to palcem się pokazuje, kiedy kogoś aresztować, jeżeli łamie prawo. Tak. To wtedy by nie było rzeczywiście demokracji. No tak, państwo funkcjonuje, są niezależne decyzje różnych organów od polityków. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa i z tej zasady nie jest wyłączony Władysław Frasyniuk.